Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale, czyli zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Legend. Moi drodzy, klasyk, jeżeli chodzi o Tomb Raidery, co prawda nie taki klasyk jak pierwsza część z 1996 roku, natomiast, czy tam 97, bodajże chyba 7. Natomiast mimo wszystko gdzieś tam jakiś klasyk. Pomyślałam sobie, że przydałaby nam się jakaś w miarę krótka seria, w miarę liniowa, nic rozbudowanego, żaden RPG, tylko jakaś tam gra akcji i myślę sobie, że taki Tomb Raider, który no, starczy nam na jakieś mniej więcej myślę 9 odcinków, może 10, ale raczej chciałabym przechodzić jeden poziom na jeden odcinek, a poziomów nie ma wcale dużo. Łącznie 9 odcinków z bonusowym filmem z posiadłości Croftów. Natomiast, cóż, myślę, że nie będziemy dłużej przedłużać, tylko będziemy zaczynać. I co? I rozpoczniemy sobie nową grę na poziomie, myślę, że średnim. Nie chcę na odkrywcy ani na Tomb Raider. Także myślę, że zaczynamy i lecimy z nową serią. Zapraszam was serdecznie do oglądania pierwszej cutscenki. That is very true, but perhaps they don't wish to be found. I've heard they're rather fierce. Yeti only look fierce. They probably don't like being so cold all the time. I shouldn't like it either. You never have to be cold, my Lara, if you don't want to be. Look! Henry, what's happened? Meet Croft. Hey there, Henry. The Sparrow Tango 229er. We lost our port side engine. Trying to get cross feeds open. Are we going to crash? Starboard engine non-responsive. Not unless it's absolutely necessary. Stabilizer jam. Kicking rudder losing altitude. We're going full nose down! Close your eyes, Daniel. Really, Zip? It's like going up a set of stairs, only far less boring. Yeah? Well, I want to throw up every time you look down. Hey, Alice is back. Grab a headset. Back so soon? From Florence, wasn't it? Decided on Genoa at the last minute. My dissertation will never see daylight at this rate, but never mind that. What are you doing in Bolivia? Alistair, meet Tiwanak. She's a lovely pre-Incan civilization, currently in ruins. Delighted. I've been looking for certain artifacts. Well, for some time now. And an old friend working in La Paz has tipped me off about a rather promising rumor. What sort of artifacts? An ornate stone dais, among other things. A big rock, and she won't say why. Oh well. Where would the suspense be otherwise? No cóż, moi drodzy, już Państwo tutaj przestali rozmawiać. Jak widzicie, możemy znaleźć już tutaj na samym początku dwie znajdźki. Zanim gra nam pokaże coś takiego jak tak zwany pantop, czy coś takiego, to chciałabym Wam pokazać, że możemy znaleźć tutaj 10 brązowych znajdziek, 5 srebrnych oraz 1 złotą. Ja Wam nie gwarantuję, że znajdziemy wszystkie, ponieważ no, nie mam za bardzo raczej w planach przechodzić gry na 100%. Jakby się udało, to super, ale wcale nie musi się udawać, także... Cóż, możemy te kamienie sobie tutaj pozrzucać, chociaż nie wiem, co mi to da, więc może nie będę tego robić. Z tego, co kojarzę, to w wodzie nie ma kompletnie niczego, natomiast możemy sobie zanurkować.
przynajmniej no, ja nie znalazłam tutaj wcześniej niczego, jak nurkowałam sobie. Ogólnie to pewnie jesteście zdziwieni, że taka seria na kanale tutaj wystąpiła po takim Eleksie, czy wcześniej tam po Kronikach Merkany. No cóż, chciałam zrobić coś krótszego, coś innego, jakiś taki klasyk. Dawno nie grałam też w Tomb Raidera Legendę. Nie gramy na Next Genie, tylko na normalnym, jakby takiej oryginalnej grafice. Powstał Next Gen do gry, natomiast na niektórych poziomach on nie działa, a uznałam, że wolę mieć w miarę jednolitą serię, a nie, że na przykład w Boliwii będziemy mieli Larę w Next Genie, a na przykład w Kazachstanie już nie. Także co, wspinamy się. Still works, if that's what you're wondering. Cool. They said it was waterproof. You should be able to swim with it, no problem. Unless you eat it, then you'll have to wait an hour. No i dobra. Z tego co pamiętam, nic się nie dzieje w momencie, gdy to upuścimy. Ja na pewno nie znajdę wszystkich znajdziek, bo no nie ma to takiej w ogóle opcji, wydaje mi się. Z mojej strony. Szczególnie, że poza odcinkiem, to znaczy w ogóle poza serią, na samym początku próbowałam sobie tutaj poszukać tych znajdziek we własnym zakresie, żeby później ewentualnie wam móc pokazać to i owo. Natomiast był z tym totalny problem. Spróbujemy się przechuśtać tutaj. Mam nadzieję, że doskoczę, bo nie chciałabym jakiegoś faila już na początku. Tak. Odpalimy sobie tutaj latarkę. I tutaj można znaleźć pierwszy srebrny sekret. Więc... no dobra. Mamy to już. Możemy wyłączyć latarkę. I myślę, że możemy wrócić z powrotem na linę. Nie wrócimy z powrotem na linę. Dobra, to będziemy musieli się wrócić. Mogliśmy tam przejść sobie skrótem jaskinią, ale chciałam przejść taką w miarę trasą, taką jaką się powinno, że tak powiem. Nie wiem, czy się sekrety zbierają po wczytaniu gry. Nie zwróciłam na to przynajmniej uwagi. No zobaczymy. Jak widzicie, taka w miarę luźna to będzie seria. Raczej nic jakiegoś skomplikowanego. Zaraz zresztą zobaczymy, gdzie nas dalej gra zaprowadzi. Tutaj wygląda, jakbym mogła się złapać krawędzi. Natomiast tutaj na dole nic nie ma. Potem byśmy musieli wracać. Także no cóż. Czeka nas mała wspinaczka, ale z tego co widzieliśmy po początkowym filmie, to raczej nasza protagonistka nie ma z tym problemów. Wręcz przeciwnie. Deep breath, Sip. This will be a long trip otherwise. I forgot you were such an optimist. Dokładnie. No, dawaj Lara. Wchodzimy na górę. Tutaj musimy sobie strzelić. Najlepiej się ukryć. Tak profilaktycznie. I mamy wilgachny kamień. No czy ja wiem, Zip? Nie powiedziałabym, że jakoś bardzo to było trudne do ogarnięcia. W sumie to Boliwia jest chyba w miarę takim krótkim poziomem, z tego co mi się kojarzy to... No ale wiesz co, ja bym chciała, żebyś ty jednak przeszła tutaj bliżej tego. Za wodospadem tam na dole nic nie ma. Shoot on sight if I can't see nobody. I got worked up thinking I'd put someone down today. Now there's nothing. He owes me one. Hell yeah, I'll tell Rutland myself. You know it. Give him the radio. It's a snipe hunt, Daniel. Dobra, bo goście wiesz co? Stop it. Any idea who he is or who he works for? I haven't the foggiest. He's deliberately unremarkable. Is that good or bad? It's deliberate, which isn't good. Czy ja się tutaj dostanę? Jak najbardziej dostanę się.
Chyba nawet tak powinnam zrobić zresztą. O, tam jest znajdźka na dole, ale to może za moment. I tak będziemy musieli zejść na dół. To zbierzemy od razu. Za wodospadami raczej, z tego co pamiętam, też nic nie było. No i dobra. Tutaj niczego nie ma? Raczej nie. To chodźmy w takim razie dalej. Dobra panowie, bo chyba za dużo rozmawiacie. Widzę, że ma full apteczek, także razem, tym razem możemy w sumie skorzystać i od razu zebrać. Hej, gościu tutaj gdzieś wywalił apteczkę i nagle jej nie ma. Ale bieda, ja specjalnie się wyleczyłam, bo mówię, że sobie zaraz zbiorę. No chyba nie tak prędko, co? Dobra, bujamy się w takim razie. W sumie to całkiem sprawnie. Dobra, czy tutaj coś mamy do znalezienia? Tam możemy się przelecieć. Jest srebrna znajdźka. Z tego co widzę. A może brązowa? Oj, nie wiem. Dobra, doleciałam. Jednak to była brązowa znajdźka. A tutaj niczego kompletnie nie ma? Ach, bo my zmierzamy i tak w tę stronę. No, opuściłabyś się. Dobra. Tutaj pamiętam właśnie, że mamy towarzystwo. Wywaliłeś może apteczkę? Niekoniecznie. To szkoda. Tam na dole żeśmy byli. Dobra, oto się złapałam. Tutaj jest jeszcze jedna znajdźka. Możemy ją zebrać za pomocą linki. Cudownie. No i co? I lecimy dalej. Isn't she beautiful? I'm falling in love all over again. You say that to all the ruins. I'm a terribly lucky girl. And here come the bloody tourists to spoil. Your cam doesn't pick up detail that small. What do you see? Men with guns. Mercenaries by the look of them. What are they doing there? Getting into trouble. No, zdecydowanie. Dobra, możemy zjechać. Powinni się właśnie tutaj rozwalić, więc... To raczej git. Możemy zebrać apteczkę? Jak najbardziej. Tu jakaś znajdźka. Bierzemy. No, dobra, panowie. Czekam, aż zdobędę karabin od któregoś z nich. Dobra, możemy się wyleczyć, zebrać apteczkę. Nie szkodzi. Tu jest kolejna znajdźka. Serio, gościu? Jezu, ale wy jesteście tacy uparci. Dobra, bo chciałabym go... Dobra. Tutaj jest gościu, nie zostawił nam kompletnie... Kto do mnie ciuka? Cholera wie. Ej, no nie złapałaś mi się. O, proszę bardzo, mogę zebrać inną broń. Powinnam mieć już zmienioną, jak najbardziej.
tutaj się wespniemy trochę. Dobra. Troszeczkę postrzelamy z innej broni. Dobra tam, goście. Coś mi się kojarzy, że mogłam strzelać w samochód i on mógł się zapalić, ale to może nie w tym miejscu. Dobra, zbierzemy. Zrobimy tak. Tutaj czy coś jeszcze znajdę? Nie wiem, tam jest powrót. To możemy rozwalać. Tutaj niczego nie ma. Możemy zebrać. Karabin szturmowy. No może się przydać, powiem wam. Tutaj się wespniemy. Tutaj jest kolejna znajdźka. Jak widać, już jest widoczna. Siup. Okej, okay, podejdziemy od boku. Dobra, i to chyba powinno być tutaj już wszystko. I co? I lecimy. Tutaj, jak widać, łatwo się można złapać. Dobra, to porozglądajmy się może. Tutaj mogę wejść i tutaj jest kolejna znajdźka. Jak u nas to w ogóle aktualnie wygląda? 8 na 10 brązowych, 2 na 5 srebrne. Złota to w ogóle nie mam pojęcia nawet, gdzie jest. Nigdy mi się chyba nie udało złotej znaleźć. Musimy się troszeczkę powspinać na górę. What's all this stuff for? Moving heavy materials deeper into the mountain, probably. Sometimes ancient builders had to tunnel around hard rock deposits. Dobra, to powspinamy się trochę. Jak widać, to nam się zaczęło ruszać. Natomiast to nic złego. Dobra, tutaj zeszliśmy trochę ciemnawo. Dobra, to jeszcze nie tutaj. Tutaj nie ma żadnych znajdziek, nic z tych rzeczy. Musimy trochę popłynąć. Tutaj bodajże mogą być chyba jakieś znajdźki, ale ja nigdy się nie przyglądałam, bo tutaj jest dosyć mimo wszystko głęboko. Dobra, mamy punkt kontrolny, więc możemy od biedy sobie ponurkować i poszukać czegoś. Ale widzę, że nie ma tutaj za bardzo nic. Chyba, że jest gdzieś poukrywane. No, bardzo to jest możliwe. Chociaż znając życie, pewnie coś tutaj leży, a ja tego po prostu nie zauważyłam. Dobra, mało ważne. Nas interesuje, żeby przejść poziom, a nie żeby szukać nie wiadomo jakich znajdziek. Tutaj, z tego co pamiętam, będziemy mieli gościa. Dobra, padł. And a pity. No i dobrze. I tutaj kolejna pułapeczka. Dobra, udało się. Okej, idziemy w takim razie. Chyba żadnych tutaj znajdziek nie ma. A jak są, no to trudno, ominiemy. Okay.
Dobra, to będzie odpowiednie miejsce, żeby to puścić. I tak możemy sobie zostawić przejście, jak coś. Chociaż ono nam się raczej tutaj nie przyda. I mamy główne pomieszczenie. With patience and persistence. Wydaje mi się, że gdzieś złoty sekret będzie ukryty tutaj. Chyba tam na górze, wiecie? Ale... No tak, bo tam wygląda na to, że da się wejść. Tylko to trzeba chyba zrobić mądrze, a ja chyba nigdy tego mądrze nie robiłam, bo nie umiałam. Także, no dobra. Potrzebujemy na pewno klatek. Żeby się dostać wyżej, to dobrze by było chyba tędy zacząć. Nie, dobrze by było najpierw to po prostu uruchomić sobie mechanizm. I od tego byśmy zaczęli. Tu jest gdzieś jaguar na dole. No właśnie. No, zawsze muszę od niego dostać. Dobra. Już nam nie będzie... Nie będzie już nam sprawiał kłopotów? A tymczasem lecimy w ten sposób. Potrzebujemy tego... I teraz tak. Pierwsza klatka jest już nasza. Co robi ten przycisk z tą bramą? Nic w sumie nie robi. Dobra, to może zaczniemy sobie od tego miejsca. Tu mamy otworzone. Tutaj możemy przesunąć. Mamy odblokowane drugie. I teraz jakbyśmy sobie to klikli, to by nam to zadziałało, ale potrzebujemy jeszcze jedną klatkę. O, tam jest znajdźka, to zaraz też po nią pójdziemy. Tylko najpierw sobie to przerzucę. No, troszeczkę się trzeba namachać. Ale przynajmniej dobrze, że mamy takie opcje, bo jakbyśmy to inaczej wtaszczyli, to ja tego nie wiem. Dobra, lecimy. No, chciałam powiedzieć, że powinno wystarczyć, ale znając życie, to nie wystarczy. Teraz powinno wystarczyć. Dobra, to najpierw sobie to wyrzućmy, tam gdzie trzeba. Tutaj się nie mogę nigdzie wspinać, nie? Dobra, mamy to. To jeszcze po tą znajdźkę byśmy zaszli po drugiej stronie. Witam serdecznie, pani znajdźka brązowa. No i co? I ostatnią... Klatkę musimy przeciągnąć na swoje miejsce. Dzięki temu odblokujemy wszystkie mechanizmy. Dobrze, my musimy się dostać chyba drugą stroną. Tak, bo tamtędy się nie dostaniemy. Dobrze, to tak tędy. Tu się wystarczy obrócić. No, dawaj, Lara, idziemy. Teraz do góry. Tutaj. I na drugą stronę. I teraz F, żeby się puścić. Dobra. I jesteśmy. Czy ja się mogę... O, mogę się wspiąć na górę. Tylko nie
Nie w ten sposób. Ale w ten. To mogłoby zadziałać, ale chyba trzeba by to było inaczej troszeczkę zrobić. Dobra, ale to może za moment. Tam na górę mogę wejść, ale nie wiem za bardzo po co. Tutaj idziemy po znajdźkę jeszcze jedną, srebrną. Jak najbardziej jest tutaj widoczna. Tam jest coś, nie ma nic. Tam byliśmy, tu byliśmy. No cóż. Dobra, nie huśtaj się, kochana. Tylko przechodzimy na drugą stronę. A co mi da, jak ja sobie wskoczę tutaj na górę? Kompletnie nic. No dobra. To nie. Ale tutaj jeszcze mogłabym wejść. Tylko jak ja mam tam sięgnąć? Jak Lara mi nie chce tam wejść. Dobra, no kit. Pewnie tam jest złoty sekret na górze. W ogóle możemy zrobić zapis. To zróbmy sobie. I co? I lecimy. No i mamy... Mamy pierwszy quick time event. W grze. Widać sekret srebrny na dole. Zaraz po niego też pójdziemy. Still breathing, yes. Dobra, czy ja coś tutaj zobaczę? Nie. Nic nie widzę. Czy tutaj nie ma przypadkiem jaguara jakiegoś? Nie, nie ma nic z tych rzeczy. Podejść do krawędzi, aby się bezpiecznie złapać. Okej. Okay. No, dawaj. Zejdziemy sobie normalnie, jak normalni ludzie. I tutaj będzie jaguar na dole. Powinno się go udać zestrzelić stąd. A najlepiej to będzie przycelować. Ja nie wiem, czy widzicie, ale mamy też magazynek ogólnie. Taki w miarę. No i oczywiście mnie przewrócił. Ciekawe jak. Nie wiem. Dobra, tutaj jest bezpieczna sprawa. Tu jest jedna rzecz, którą chciałabym zrobić. To chyba tutaj było? Nie. Tutaj. Jak widzicie, ta ściana jest bardzo podejrzana. I to nie bez powodu. Odpalmy latarkę. Jak widzicie, jesteśmy pod tym miejscem, gdzie był quick time event. No, już widzę, że raczej nie zdobędziemy wszystkich sekretów w grze. Ja może troszeczkę będę używała więcej latarki, bo jednak jest dosyć ciemno. Tam jest jeszcze jeden sekret i też myślę, że po niego pójdziemy. Tylko tak, potrzebujemy tutaj się ruszyć. To może tak, tędy. 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 It's the center of the evil code rack empire. I tędy. Nie miało to być w tym stylu, więc zejdziemy. Zejdź, Lara, bo to nie tak. Oczywiście się jednak pomyliłam. Także jeszcze raz. Tutaj. Tutaj. I teraz tutaj. I teraz tu. I teraz tak, na drugą stronę. I teraz do tyłu. I witam srebrny sekret. Numer 4.
I siup. I teraz możemy wrócić sobie tędy. I tutaj. I do góry. I tutaj teraz też do góry. No i teraz tutaj. I teraz tu w bok. I do góry. No i pięknie. Tutaj gdzieś po drodze jest punkt kontrolny, który jest zresztą bardzo przydatny. Dokładnie. I myślę, że zrobimy sobie też zaraz jeszcze zapis stały, chociaż nie wiem, czy mi to coś da. Najlepiej tutaj, gdybyśmy zrobili, bo może być tak, że troszeczkę zlamię swoje życie. I co? I ruszamy. I've been hoping I'd get to meet you. At ease. We're just gonna talk. I'm listening. Have you found a piece of this? Is this what led you here? Where did you find that? It doesn't matter. What's important is what it does. Do you know? What I know is my business. So you don't then, and that means you don't have a piece. Amanda said you were sloppy. You should have paid more attention in Paraíso. Amanda? Amanda's dead. What the hell do you know about Paraíso? We're done talking. No to mamy problem. Zawsze tutaj warto robić zapis przed, ponieważ ja zawsze lamię i nie umiem skakać. Tym razem się udało, wyjątkowo. Mamy wrogów. Lecimy. Od razu. Nie wiem, czy tutaj są jakieś znajdźki do znalezienia. Pozwólcie, że się rozejrzę. Przy okazji, zanim pokonam wszystkich. No, nie wiedziałam, że możemy robić ślizgi. Dobra, zrobimy sobie tak. Dobra, zaraz zobaczymy, czy jakaś znajdźka, czy coś. Wątpię, że tutaj coś jest. Natomiast warto się zawsze upewnić. Nic z tych rzeczy, z tego co widzę. O kurde, ja umieram, nie? Tak to jest, jak szukasz, się znajdzie, kobito. Wszyscy? Jeszcze jeden. Z czego ty ciskasz? Nie wiem. Już to mało ważne. There is more than one. Father, you were right. What was that?
Keep yourselves caffeinated, lads. We've some work ahead of us. Means we're still alive. Can't complain about that. No i pięknie, udało nam się przejść pierwszy poziom. Odblokowały nam się różne tutaj rzeczy, nowe ubrania. Zajęło nam to 33 minuty, wszystkie srebrne nagrody zebrane, złota nie zebrana i brak jednej brązowej. Moi drodzy, zrobimy sobie wyjdź, ponieważ jeżeli tego nie zrobię, to gra mnie wrzuci do nowego rozdziału. A chciałabym go rozpocząć już w kolejnym odcinku, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i nagrywać kolejne. Trzymajcie się i cześć!